Choć komentuję mecze nie od wczoraj, chyba nigdy nie znudzi mi się ten moment, kiedy wiem, że już za chwilę rozpocznie się wielki piłkarski spektakl. Widowisko, na które tyle czekałem. Proszę Państwa, bądźcie z nami. Która drużyna dziś pokaże, kto rządzi na murawie? Witamy z trybun Elland Road. Dzisiaj zobaczymy, która ekipa przygotowała lepszą formę i dzięki temu będzie mogła schodzić z murawy z uśmiechem tego wieczoru. Najbliższe dwie godziny spędzą Państwo z nami, czyli z Tomaszem Smokowskim i Jackiem Laskowskim. A dzisiaj mamy dla Państwa kwintesencję dobrego futbolu. Angielską Premier League. Leeds United zmierzy się z drużyną Manchesteru City. Chciałbym, żeby przeciwnicy wyszli na siebie z otwartymi przyłbicami, bez kunktatorstwa, za to z ochotą, by dać kibicom trochę czystej piłkarskiej radości. Piłka w posiadaniu City. Będzie groźnie, prostopadłe podanie. Faul nie, czysty odbiór w polu karnym. Dzisiejszy skład widoczny będzie na ekranie. A ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę. Jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację nawet z trzema napastnikami. Teraz na naszych i Państwa ekranach jedenastka, na którą zdecydował się trener Manchesteru City. Między słupkami stanie Ederson. W obronie Ruben Dias wystąpi obok Nathana Ake. Dalej Phil Foden oraz Jack Grealish będą robić jak najwięcej zamieszania na bokach pomocy. Erling Haaland będzie napastnikiem w tym meczu. Dostałem wiadomość, że na King Power Stadium padł gol. Tak jest, mamy pierwszą bramkę dla Manchester United. Obecny wynik brzmi 1-0. Za nami 21 minut meczu. Dziękuję bardzo za meldunek. Rodri. Ake. Piłkarze Leeds United liczą dzisiaj na wynik lepszy niż w swoim poprzednim meczu, który udało im się tylko zremisować z West Ham United. Jakiego rozstrzygnięcia w dzisiejszym spotkaniu się spodziewasz? Uwaga, jest faul, jest gwizdek sędziego. No i będzie niebezpiecznie, proszę Państwa. I teraz poprzeczka, ale gramy! I tyle. O tej akcji można zapomnieć. Robi się coraz groźniej. Cresswell. Cresswell. Atak pozycyjny. Szukają okazji, by objąć prowadzenie. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na przerwę. Piłka znów w grze. Przed nami kolejne trzy kwadranse świetnego futbolu. Zobaczymy, czy któraś z drużyn zdoła sięgnąć po prowadzenie i je utrzymać.
Przypomnijmy, że w angielskiej Premier League niedługo będziemy mieli kolejną piłkarską ucztę. Leeds United zmierzy się z Aston Villą. Wydaje mi się, że możemy spodziewać się przede wszystkim otwartego meczu z dużą liczbą sytuacji podbramkowych. A to coś, co kibice lubią najbardziej. Otrzymuję informacje o bramce na Stamford Bridge. Mamy pierwszą bramkę dla Arsenalu. Obecny wynik brzmi 1-0. Na zegarze 53. minuta meczu. Dziękujemy za te informacje. Cresswell. Zawodnicy Leeds coraz bliżej bramki przeciwnika. I obywatele przy piłce. Foden przy piłce. Manchester City wciąż w akcji. Sędzia stosuje korzyść. Mocne wejście, ale czyste. Patterson. Nyonto. Cresswell. Ładnie rozgrywają tę akcję. Cierpliwie czekają na jakiś błąd rywala w ustawieniu. Patterson. Czeka nas wkrótce naprawdę ciekawy mecz. Zdecydowanie nie można go przegapić. Broni, ale piłka nadal w grze. Wciąż groźnie. Wyglądało to obiecująco, ale... Ostatecznie piłka wyszła na aut bramkowy. Będzie zmiana. Czy wywołana kontuzją, czy bardziej taktyczna? Może się okaże za chwilę. Dostałem sygnał o zmianie wyniku na Molineux Stadium. To trzecie trafienie dla ekipy Newcastle. Prowadzą już 3-1. Minęła 73. minuta. Piękne dzięki za meldunek. Teraz zawodnicy Leeds. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Są coraz bliżej bramki. Gdyby udało im się teraz umieścić piłkę w siatce, wygrana byłaby tuż, tuż. Cresswell. Inicjatywa po stronie graczy Leeds. Będzie ciekawie. Doskonale bramkarz. Takie interwencje pod koniec meczu mają podwójną wartość. Utrzymują drużynę w grze i dodają pewności partnerom. A przecież gdyby to wpuścił, drużyna znalazłaby się w krytycznej sytuacji. I teraz jedna z drużyn decyduje się na zmianę. Rzuca piłkę przed bramkę. Ładnie teraz próbuje lobować. Delikatny lob. Prawie mu się powiodło. Sprytnie to wymyślił i naprawdę musi teraz żałować, że ostatecznie piłka nie wpadła do siatki. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. Uwaga, robi się groźnie. Jeśli teraz strzelą, to może być gol na wagę wygranej. Na stadionie rozlega się gwizdek obwieszczający zakończenie spotkania. Po w sumie wyrównanym meczu City musi zadowolić się remisem. Jak ty to widzisz? Raczej jest to zawód, prawda? Nie jest to ich wymarzony rezultat, to na pewno. Oglądaliśmy jednak wyrównane spotkanie, więc można powiedzieć, że ostateczny wynik jest sprawiedliwy.
Yes, good. Yes. All right.